Podczas Student Expo UWM 2022 prezentujemy działalność kół naukowych, agent kulturalnych, ale też to, co sportowo dzieje się na Uniwersytecie. Aleksandra Lisowska, reprezentantka klubu AZS UWM Olsztyn, mistrzyni Europy na razie. Cześć, witaj. Witam wszystkich serdecznie. Olu, zapytałem Cię, zanim tutaj sobie siedliśmy na tych fotelach, czy przypomniały Ci się lata studenckie, no to powiedz, jak wspominasz ten czas spędzony tutaj w Kortowie na Uniwersytecie? Tak, to prawda. Dzisiaj, jak tutaj przyszłam, to przypomniały mi się te lata studenckie. Można powiedzieć, że to był fajny okres w moim życiu i cieszę się, że miałam taką możliwość doznać tego, bycia studentką właśnie 5 lat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ale z perspektywy czasu jednak się cieszę, że ten okres już jest za mną, że teraz, można powiedzieć, spełniam się sportowo, robię to, co kocham tak naprawdę. A podczas studiów dużo czasu poświęcałaś na ten rozwój sportowy właśnie? Na pewno teraz można powiedzieć, że więcej czasu poświęcam. No wiadomo, to były jednak lata studenckie, jednak było dużo tej nauki. I też poznałam, można powiedzieć, zaprzyjaźniłam się z dziewczynami też również ze studiów, więc nie ukrywam, że czasami wolałam spędzić z dziewczynami ten czas niż iść na trening, ale tak jak wspomniałam, ten okres już jest za mną. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę nadrobić zaległości z poprzednich lat i jeszcze ten mój poziom sportowy się po prostu podniesie. Ale nie żałuję, bo ponieważ to były piękne czasy, z dziewczynami mam do tej pory właśnie kontakt, więc cieszę się, że miałam możliwość właśnie studiowania tutaj. Czujesz się trochę ambasadorką biegania, ambasadorką tego sportowego stylu życia? Też poprzez tę obecność tutaj na tym wydarzeniu. Tak, czuję się i szczerze mówiąc bardzo dobrze się spełniam, uważam, w tej roli i mam nadzieję, że zarażę jeszcze jedną osobę i pokażę, że przyjeżdżając tutaj do Olsztyna byłam tak jakby zawodniczką na troszeczkę niższym poziomie niż teraz jestem. Teraz mój poziom właśnie dużo wzrósł, uważam, i tak jak powiedziałam, czuję się właśnie tą ambasadorką i mam nadzieję, że to widać. To zapytam jeszcze o to, jaki był dla Ciebie ten 2022 rok, który już się kończy, więc to też taki dobry czas na podsumowanie chyba najlepszego w karierze roku sportowo? No powiem tak, że mimo, że osiągnęłam, można powiedzieć, szczyt na dzień dzisiejszy swoich marzeń, no to jednak powiem, że ten rok nie należał do łatwych, gdyż dużo się jednak działo. Ale uważam, że akurat przez to, że jednak tych więcej chwil w moim życiu akurat w 2022 było gorszych, no to jest ten medal Mistrzostw Europy i wyniosłam jakieś tam wnioski i mam nadzieję, że w przyszłym roku jednak będzie więcej tych momentów lepszych. I oczywiście już nie ukrywam, że mam jakieś tam cele na horyzoncie i mam nadzieję, że już zaraz zaczną się przygotowania. I jeszcze oczywiście nie raz zaskoczę wszystkich tak pozytywnie, jak zaskoczyłam właśnie 15 sierpnia. A zaskoczyło Cię to, co działo się przez tydzień, dwa, miesiąc, pewnie jeszcze dłużej po Mistrzostwach Europy wokół Twojej osoby? Powiem tak, że działo się tyle w tak krótkim czasie, że można powiedzieć, że dopiero teraz do mnie to dociera. W ilu miejscach ja byłam w tak krótkim czasie, ile osób w ogóle poznałam. Ale to był piękny też okres. Uważam, że to coś nowego, czego wcześniej nie doświadczyłam. I mam nadzieję, że takich momentów również będzie w przyszłości oczywiście, bo teraz nie ukrywam, że chciałabym jednak odpocząć, skupić się na tym, co najlepiej mi wychodzi, czyli na treningach. Ale przyznam, że takie nowe doświadczenie naprawdę było bardzo fajne i tak jak wspomniałam, że mam nadzieję, że jeszcze to mnie czeka również w przyszłości. Oczywiście jeżeli zdobędę czy tam osiągnę również coś takiego, jak teraz zdobyłam 15 sierpnia. Gdy spotkaliśmy się pod koniec wakacji, nie znałaś jeszcze konkretnych planów na początek 2023 roku. Coś się zmieniło? Są już jakieś priorytety, miejsca, ten maraton zagraniczny, gdzie chciałabyś pobiec, spróbować powalczyć o rekord Polski na przykład? Właśnie można powiedzieć, że jestem tydzień w treningu i tak naprawdę zaczynamy się już przygotowywać pod maraton w Sewilli, który odbędzie się 19 lutego i tam właśnie można powiedzieć, będę już walczyła o minimum na Igrzyska Olimpijskie do Paryża 2024. Więc teraz za 2 tygodnie już wylatuję na zgrupowanie do Kenii. Później po 2 tygodniach tak jakby pobytu w Polsce kolejne zgrupowanie będzie w Portugalii. No i stamtąd już będzie wylot do Sewilli, ten maraton. Więc trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że również tam wszystkich pozytywnie zaskoczę. No i oczywiście wykonam te minimum na Igrzyska Olimpijskie do Paryża i już będę mogła ze spokojną głową szykować się do tego Paryża. No a jeżeli się nie uda, to wiadomo, to jest maraton, no to oczywiście będę miała jeszcze tak jakby kolejne szanse, więc mam nadzieję, że na pewno ten cel zostanie zrealizowany.
W lutym Sewilla, a jakie jeszcze ważne imprezy czekają Cię w tym nowym roku? Na pewno Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, również w maratonie, więc to będzie tak jakby kolejny główny cel, ale pomiędzy pewnie jakieś krótsze dystanse, to będzie 5000 metrów, 10000 metrów, półmaraton. Nie ukrywajmy się, jeszcze jestem zawodniczką, która ma dużo do poprawienia tych właśnie dystansów na krótszych dystansach i muszę szukać tej jakby rezerwy szybkości, żeby ten maraton móc pobiec jeszcze dużo szybciej niż teraz pobiegłam. No to życzymy realizacji tych wszystkich celów. Aleksandra Lisowska, reprezentantka klubu AZS UWM Olsztyn. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.